Nie będę ukrywała, że faktycznie jest to kawał ciężkiej pracy i nawet może nie byłam świadoma tego, że tyle trudu mi to, znaczy może nie trudu, ale że na tyle rzeczy trzeba zwrócić uwagę, o tyle rzeczy trzeba zadbać, ale ogólnie czuję się bardzo dobrze w tej roli. Klimat jest naprawdę ciężki, taki do takiego funkcjonowania codziennego, tym bardziej do pracy na planie, kiedy nieraz jest tak, że naprawdę godzinami stoimy w pełnym słońcu, w duchocie i to może sprawić trudności. Nie zdawałam sobie sprawy, że gdzieś tam ten stres będzie mi trochę utrudniał tą pracę i faktycznie prowadząca to jest naprawdę ciężka robota, począwszy od dykcji, intonacji, motoryki ciała. Nie wiedziałam, że na tyle rzeczy trzeba zwrócić uwagę. No i najgorsza w świecie praca z uchem. Czyli koncentracja na tym, co słyszę w uchu, na tym, co mówią do mnie inni, jeszcze w międzyczasie przemyśleć to, co mam odpowiedzieć na zadane pytania. Także naprawdę wielkie chapeau bas dla wszystkich prowadzących świata.